Kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 60 sytuowanego w budynku na osiedlu Sportowym 22 w Krakowie na rzecz najemców państwa Danuty i Piotra Natkanie z zastosowaniem 75% bonifikaty. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1498, referuje pani Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały, podobnie jak poprzednio, dotyczy indywidualnej uchwały przyznającej inną bonifikatę niż wynikająca z uchwały 90% na rzecz osób, które zajmują lokal mieszkalny na osiedlu Sportowym 22 z zastosowaniem 75% bonifikaty. Również ta sprawa była szczegółowo analizowana na dwóch komisjach, które Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa 11 września i Komisja Mienia 28 sierpnia zaopiniowały ten wniosek pozytywnie i ten projekt uchwały również. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.